Dzień Ojca. Gromadzimy się więc jako wspólnota wierzących, aby poprosić dobrego Boga o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Tę przenajświętszą wiarę sprawujemy w trzech intencjach. Najpierw wymienię intencje. Ksiądz Mateusz za świętej pamięci Gracjana Polkowskiego, Lucynę Polkowską i za świętej pamięci Reginę Węgrzyn. Ksiądz Maciej w intencji Pani Michaliny i Pana Bogdana Borków, którzy obchodzą niecodzienny jubileusz, 70. rocznicę sakramentu małżeństwa. To jest rzecz naprawdę niezwykła. I właśnie w tej intencji oraz w intencji Pani Beaty Mussolini, którzy połowę z tego, 35. rocznicę ślubu obchodzą dzisiaj, będzie się modlił ksiądz Maciej. Ja jako proboszcz tej wspólnoty tę przenajświętszą wiarę będę składał w intencji tych dwóch tutaj młodzieńców, jeszcze młodzieńców, którzy dzisiaj kończą pracę duszpasterską w naszej parafii po 5 latach, by pójść na żniwo Pańskie gdzie indziej. Mamy nadzieję, że będą dobrze wspominali naszą parafię, będą do niej wracać. Teraz będziemy Bogu składali dzięki za ich pracę duszpasterską 5-letnią. I prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski na dalszą pracę w duszpasterstwie. Jak przychodzimy do seminarium, to mówią nam starsi koledzy, że 6-latka szybko mija. Tak się mówi. Klerycy na pierwszym roku kiwają głową, myślą sobie, Boże, 6 lat. Ale potem rzeczywiście okazuje się, że ta 6-latka przeminęła szybko. Więc skoro 6-latka mija szybko, klerykowi, który ma dużo czasu, żeby się nudzić, szatuje oczywiście, to cóż dopiero księdzu, który musi to i tamto. 5 lat. Więc 5 lat minęło szybko. Księża Maciej i Mateusz wyznaczają pewne nowe standardy, jeśli chodzi o współczesną historię tej parafii, bo wcześniej w tej parafii wikarze zmieniali się dosyć szybko. Ja sam byłem 1 rok. Zresztą w moich czasach nikt nie był dłużej. Ci byli aż 5 lat. I to u 2 proboszczów. Więc jest to pewien wyczyn, którego do tej pory przez wiele lat nikt nie pobił. Mam nadzieję, że teraz to stanie się normą, że od tych właśnie posługi, od tego, co tutaj się stało przez 5 lat, teraz każdy następny rocznik księży też będą przychodzić po nim, będzie też tutaj pracował w pełnym wymiarze, tak jak to biskup. Zadekretował. Życzymy naszym księżom, jeszcze będą życzenia na koniec, by te nabożeństwa, które tutaj sprawowali, nie tylko przecież dla was, tylko dla was, a sami się nie modlili na siebie to, żeby te nabożeństwa, zwłaszcza kult świętych, stał się dla nich źródłem Bożego błogosławieństwa. Zarówno nabożeństwo do świętej Rity, jak i nabożeństwo, właściwie zacząć od Jerzego, do świętego Jerzego. O Matce Bożej to już nawet nie wspomnę. Tak się złożyło. Tak się złożyło z rządzeniem opatrzności, że przyszło nam wspólnie przeżywać 50-lecie nadania drugiego tytułu maryjnego
Matki Bożej w tytule macierzyństwa Najświętszej Panny Panny. Bo pierwotnie ten tytuł naszej Panny był właśnie taki. Tego od proboszcza i wspólnoty otrzymają kopię mniejszą niż to oryginał Matki Bożej Białokamieńskiej, by sobie o niej przypominali, ale tak, żeby kiedy przyjdzie na to czas w roku 2021, czuli się już od razu teraz zaproszeni na jubileusz, kiedy będziemy chcieli korogować obraz Matki Bożej, już Matki Bożej Różańcowej. I cóż, życzymy Bożego błogosławieństwa. Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. My to słowo wypowiadamy szczególnie w kontekście pogrzebów, ale także życie kapłańskie zmienia się, ale się nie kończy. Myślę, że znamienne są słowa, które na zakończenie dzisiejszej Ewangelii wszyscy usłyszeliśmy i oni powinni sobie jakoś tak bardziej, bo to nie jest przypadek, że akurat te słowa, a nie inne są czytane, wziąć do serca, zresztą one są oczywiste. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zna. Tam, gdzie idą, idą też do ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi, którzy tego Boga mają nie prowadzić, więc życzymy im, by te ich starania, wsparcie, tak jak już powiedziałem, orędownictwem świętych, już według tej właściwej hierarchii, znaczy Matki Bożej, świętego Jerzego, którego tu przyzywali, którego kult tutaj wznowili, także świętego Józefa, świętej Rity, która jest od spraw trudnych i beznadziejnych, a ostatnio świętego Jana Pawła II, niech im towarzyszy, niech ich to grono świętych wspiera, tak by ich dalsza posługa kapłańska obfitowała w wiele radości, a jeśli będą i smutki, to niech te smutki przyczynią się do ich wzrostu duchowego i wzrostu duchowego tych wszystkich, którym będą posługiwać. Dziękuję za to, że przyjęliście tutaj nowego proboszcza, chociaż różne głosy o nim krążyły tu i tam w kościelnych kuluarach. I chciałbym, byście przyjęli, co prawda bez ramki, ale byście przyjęli te obrazy Matki Bożej, które one wam zarówno przypominają o tych 5 latach spędzonych, ale też zachęcają was do tego, byście każdego dnia powierzali się macierzyństwu Maryi, która jest Matką nas wszystkich. Będzie płakać, czy nie będzie płakać? Ja już płaczę. Ja już nie będę płakać.
Życzę tak, my nie umieramy, nie? Nie, ale szanowni księża, drodzy parafianie, księże Macieju, księże Mateuszu, niedokończona posługa kapłańska na białym kamieniu, pozostawiając znak zapytania. Przed chwileczką ksiądz proboszcz powiedział, mamy dzisiaj Dzień Ojca. Tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Ojciec Pan Bóg patrzy na nas z góry. Wielu księży nam dał na ziemię polską i na cały świat. I wśród tych księży też mamy właśnie księdza Macieja i księdza Mateusza. Ja może tak w kilku słowach, bo w paru minutach całego życia dorosłego księży przez ten okres 5 lat nie da się w paru słowach powiedzieć. Ja przypominam i przypomnę to, przyjmując świętą witę do Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Kondratów. Chociaż ktoś wielokrotnie albo SMS-a wysłał do was, co ty z Rady Kościół robisz? Nie, ta Rada jest otwarta dla ludzi, dla Pana Jezusa. Ostatni wpis księdza Macieja. Ta Rada się powinna nazywać Rodzinna Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień. Podpisał się pod tym ksiądz Mateusz. Coś pięknego, bo tam przyjmowaliśmy ludzi. Co środę te nasze modlitwy wspólne przy herbacie, przy ciście, one przyniosły wielki wymiar. A choćby nawet i tak, jak jeden przychodzi, Panie Ryszardzie, nie, sława. Panie Robaku, czy ksiądz Maciej będzie dzisiaj? Ja mówię, no za chwileczkę przyjdzie. A zna Pan dzisiejszy kazań? Ja nie znam. I z Panią Matką wspólnie modliliśmy się właśnie 10 przykazań uczącą chłopca, bo on teraz do komunii przystąpi. I to są piękne rzeczy, to są te wartości. A Dzień Ojca, ojcem być, no to jest druga, być ojcem, to mężczyzna powinien być dumny. Ja chciałbym tak może wspomnieć, bo rodzice księdza Mateusza są obecni tutaj, natomiast księże Macieju, myślę, że ojciec Jan, księdza, byłby dumny i jest dumny. Stoję dzisiaj wokół księdza i patrzę tak i mówię, Macieju, dałeś radę. Ja pragnąłbym z całego serca w imieniu dzielnicy Białego Kamienia serdecznie podziękować, ale nie chciałbym tak zabierać wszystkiego słownie. Pozwolę, żeby Panie przeczytały. Proszę. Gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole, za wszystkie starania Tobie dziękujemy. Idziesz posłuszny pełnić Bożą wolę. My zaś za Ciebie modlić się będziemy. Dziękujemy za 5 lat życzliwości, ciepła i radości. Gdy będziesz w innej parafii i między ludźmi innymi, niech dobrze Ci będzie z nimi. Serdecznie Ci tego życzymy. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię swoim błogosławieństwem oraz wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień i Konradów, Rada Miasta Wałbrzycha, Ryszard Nowakowski. Drogi księży Macieju, ile słońc wiary w sercach zapaliłeś, ile łez zgasił na cierpiącym licu, ile z dróg piekła w niebo zawróciłeś, iluś zgromadził przy miłości krzyżu. Dziękujemy za dar opieki duszpasterskiej, życzliwe słowo, otwarte serce. Wielkie dzięki za 5 dobrych lat, które pozostaną w naszej pamięci. Dziękujemy za ciepły, poświęcony czas, pomoc. Życzymy wielu otwartych serc w nowej parafii, dużo łask Bożych, w dalszym działaniu na chwałę Bożą. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów, Radny Miasta Wałbrzycha, Ryszard. Dzisiaj są opowiadane, ale pewnie nie tylko dzisiaj będą opowiadane. Ja dziękuję szczególnie za
za naszą wspólną codzienność, za wasz uśmiech, waszą życzliwość i wasze dobro, które przynosiliście zawsze ze sobą. Za nasze spotkania na tej wspólnocie samorządowej, za kolacje wigilijne, wielkanocne śniadania, ale także za waszą obecność przy okazji na przykład wystaw najpiękniejszych kanałów, które oglądały dzieci. Chcę wam podziękować za wszystko, co wnieśliście, co wnosiliście w tę codzienność Rady. Chcę was też przeprosić za jedną rzecz, za to, że podczas ostatniego festynu to ja wylicytowałam to najpiękniejsze pióro, ale wierzę, że ta kwota poszła na szczytny cel i wy mi to wybaczycie po prostu. Ale chcę was też o jedno poprosić, mieli nas wszystkich. Byście gdziekolwiek będziecie, gdziekolwiek Pan was zaprowadzi, byście taką małą cząstkę na waszych serc zostawili na serdeczne wspomnienia właśnie o nas i żeby to była tylko i wyłącznie nasza cząstka waszego serca. Wszystkiego. Księże Macieju, Księże Matuszu, tak na koniec sąsiadka pani Danusia, która bardzo się proszę. Biegła tak pyszny czas, więc pani Danusia, jest święta pani Danusia. Z truskawkami, żeby to dzisiaj, to odejście dzisiejsze było tak faktycznie jak wisienka na tym torcie. A nasze panie teraz dzieci będą. Te przepiękne kwiaty białokamieckie są najpiękniejsze. I myślę, że się zobaczymy. Parafia. Za to dziękuję i przyjemność. A teraz naszych parafian proszę do rozwoju. Bywa tam w tej Radzie i jakoś tam żeśmy się dogadywali.
Więc bardzo serdecznie za to dziękuję. I wam, drodzy parafianie, niekoniecznie ze wszystkimi się udało kilka zdań zamienić, ale zawsze, kiedy się spotykaliśmy, to były to zawsze piękne spotkania, chociaż chwilowe, to jednak były to spotkania bardzo piękne i owocne. Bardzo serdecznie dziękuję i chcę już więcej jeszcze powiedzieć. Tak jak ksiądz Maciej powiedział na początku, najpierw podziękowania Panu Bogu, bo to z Jego opatrzności wszystko się dzieje. Z Jego opatrzności byliśmy przez 5 lat, z Jego opatrzności dzisiaj się żegnamy, z Jego opatrzności ta cała nasza usługa, którą dopełniliśmy, przebiegała na Bożą chwałę i na pożytek ludzi. Dlatego Panu Bogu niech będą wielkie dzięki za ten czas, za tą naszą usługę sprawowaną w taki czy inny sposób, nie zawsze doskonale z naszej strony, nie zawsze idealnie, ale jakoś staraliśmy się zawsze, żeby sercem właśnie wdzięcznie Panu Bogu za to, tą posługę kapłańską naszą sprawować. Bo Panu Bogu trzeba podziękować ludziom, bo Pan Bóg się posługuje ludźmi zawsze. Dziękujemy księdzu proboszczowi, dziękujemy poprzedniemu proboszczowi, nie będę się powtarzał, tutaj ksiądz Maciej częściowo powiedział. Ja chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować rodzicom, kochanym rodzicom i babci, którzy gdzieś tu są, życząc tacie przy okazji wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca. Dziękuję za dar wiary, który mi przekazaliście, to jest najcenniejsze, bo dzięki temu mogę stać przy ołtarzu Pana Jezusa. Więc Bogu niech będą dzięki za was. Dziękuję za modlitwę, za wsparcie zawsze, za dobry przykład z waszej strony. Niech Pan Bóg wam też błogosławi. Dziękuję siostrom zakonnym, wszystkim, nie pomijając nikogo. Wszystkim niech będą bardzo, bardzo wielkie podziękowania. Co złego, to nie my. Jesteśmy tylko ludźmi z księdzem Maćkiem. Nie zawsze dorastaliśmy do pewnych spraw. Nie zawsze wszystko było tak, jak należy. Co złego, tego się nie pamięta. Pamięta się dobre rzeczy. Także niech dobre rzeczy pozostaną w naszej pamięci, waszej pamięci, na Bożą chwałę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następni proboszczowie, bo to też będzie miał proboszcz, będą mieli okazję współpracować z księżmi, których imiona znaczą Boży Dar. Zarówno jeden, jak i drugi to Boży Dar. Oznacza. No i dzięki Panu Ryszardowi przez jakiś czas pracowałem z 2 wikariami Złotych Serc, dostali od wspólnoty Rady Wspólnoty Samorządu Złote Serca, więc niech tymi złotymi sercami idą dalej na żniwo Pańskie. Niech Pan Bóg im błogosławi, niech nam wszystkim błogosławi. Na zakończenie, czy jest